Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie i ciepło w ten listopadowy i nieco ponury i pochmurny dzień, kiedy nagrywam ten odcinek. Pamiętam, jak przed laty pewna moja znajoma mówiła mi z oburzeniem o tym, że homoseksualiści nie mogą być wyświęcani na księży. Nie pamiętam, co jej wówczas odpowiedziałem, nie mam niestety daru błyskawicznej, ciętej riposty, ale pamiętam dobrze, że słuchałem jej z ogromnym zdumieniem, z narastającym zdumieniem. Nie trzeba bowiem zbyt dużej wyobraźni, by sobie uzmysłowić, do czego może prowadzić pomysł kapłaństwa dla homoseksualistów. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi, to niech sobie wyobrazi taką sytuację. Oto mamy młodego, zdrowego mężczyznę, który ślubując celibat, znajduje się w otoczeniu kobiet, z którymi na dodatek przychodzi mu codziennie spać w tej samej sali, korzystać z tych samych łazienek, uczyć się na tej samej uczelni. Cóż by pozostało z tych jego ślubów w towarzystwie ściśle żeńskim? A taki właśnie byłby przypadek kleryka homoseksualisty. Jednak problem jest tak naprawdę dużo, dużo głębszy, a pokazuje go książka księdza profesora Dariusza Oko, Lawendowa mafia z papieżami i biskupami przeciwko homoklikom w kościele. Książka została niedawno wydana przez wydawnictwo AA. Najnowsza publikacja księdza profesora to zbiór jego tekstów poświęconych infiltracji kościoła katolickiego przez homoseksualistów. Znajduje się wśród nich m.in. słynny tekst z roku 2012 z papieżem przeciw homoherezji, który został opublikowany na łamach Frondy i spotkał się z zainteresowaniem na całym świecie, dosłownie. Są też artykuły nowsze, także z roku 2020, a całość oprócz wstępu autora poprzedzają trzy teksty księdza Marka Dziewieckiego, księdza Roberta Skrzypczaka oraz redaktora Pawła Lisickiego. Kończy ten zbiór natomiast list amerykańskiego biskupa Roberta C. Morlino do wiernych w sprawie kryzysu wykorzystywania seksualnego w kościele. Wróćmy na chwilę do wątku, którym zainicjowałem ten odcinek. Otóż ksiądz profesor Oko potwierdza moje przekonanie sprzed lat, ale dodaje także rzecz, nad którą wówczas się nie zastanawiałem, a mianowicie, że homoseksualny ksiądz nie może stać się prawdziwym ojcem duchowym dla wiernych, gdyż samo jego pojmowanie relacji z mężczyznami, a także z kobietami jest wypaczone, a tym samym wypaczone jest jego pojmowanie ojcostwa. Prawidłowo może je zrozumieć jedynie mężczyzna heteroseksualny. Temat, który porusza ksiądz profesor Oko w swojej publikacji, jest smutny, wręcz przygnębiający. Pisze bowiem o zjawisku, które jeszcze niedawno wydawało się czymś abstrakcyjnym, czymś nie do pomyślenia. Świadczą o tym także teksty księży Skrzypczaka i Dziewieckiego oraz redaktora Pawła Lisickiego. Oto pisze ksiądz profesor o infekcji, o raku, o klikach, o mafii, o legionie, o strukturach grzechu, jakie zostały stworzone w samym kościele katolickim wśród duchownych i pokazuje, że nie można tego zjawiska ignorować i przemilczać. Ono jest i trzeba je stamtąd wyplenić, gdyż niszczy organizm kościoła jak komórki rakowe. Mamy oto do czynienia ze zjawiskiem istnienia klik homoseksualnych, które opanowały na całym świecie zarówno seminaria, jak i zakony. I które są obecne nawet w samym Watykanie, promując innych homoseksualistów, pasożytując na kościele i jednocześnie blokując dobrych kapłanów i księży, uniemożliwiając im pracę, a nawet utrącając możliwość samego wstąpienia do seminarium. Ta niewielka objętościowo książka, około 240 stron, porusza szereg aspektów z tym związanych. Przede wszystkim pokazuje mechanizm rządzący mafią homoseksualną. Jednym z aspektów, który zwrócił moją uwagę, jest rola kłamstwa. Otóż po pierwsze mamy kapłanów, którzy od wielu lat żyją w zakłamaniu. Z jednej strony obcują z rzeczami świętymi, a z drugiej kłamią, żyjąc w grzechu wołającym o pomstę do nieba.
nie dokonują tak zwanego coming outu, bo wiązałoby się to z utratą szeregu przywilejów, jakimi są na przykład praca na dobrych uczelniach, możliwość podróży do obcych krajów i inne możliwości finansowe. Skutków psychologicznych takiego życia w hipokryzji nie trudno się domyślić. Z drugiej strony mowa jest o kłamstwie, jakim posługują się media, by sam fakt infiltracji kościoła przez homoseksualną mafię pomniejszyć, by odwrócić od niego uwagę. Oto na przykład podkreślają one pedofilię wśród księży, ale przemilczają fakt, że, jak pisze ksiądz profesor Oko, cytat, w około 80% chodzi o wykorzystywanie seksualne młodzieńców w zaawansowanym okresie dojrzewania, czyli o homoseksualną efebofilię albo pederastię, a na drugim dopiero miejscu o wykorzystanie chłopców, czyli homoseksualną pedofilię. To zakłamanie obecne zarówno wśród księży homoseksualistów, jak i w mediach jest czymś charakterystycznym ogólnie dla całej naszej kultury współczesnej, czego przykładem są też ostatnie wydarzenia na ulicach polskich miast, gdzie mieliśmy do czynienia wręcz z erupcją niesamowitych kłamstw i zakłamania, obok obsceniczności i wulgaryzmów przekraczających wszelkie dotychczasowe wyobrażenia, a na dodatek uczestniczą w tym młodzi ludzie. To kłamstwo związane z ideologią gender i z samym zjawiskiem homoseksualizmu, któremu poddawani są młodzi ludzie, można jedynie porównać, moim zdaniem, ale także myślę zdaniem księdza profesora Oko, do czasów komunizmu. Mówiąc krótko, czytając tę książkę, zacząłem się zastanawiać, na ile cywilizacyjny obłęd, zamęt i upadek w świecie współczesnego Zachodu odzwierciedla się w Kościele katolickim, a na ile tak naprawdę ten obłęd i upadek są wynikiem homoseksualnego raka, który trawi Kościół katolicki od wewnątrz i który został tam wszczepiony, i na ile dzięki temu rakowi w zastraszającym tempie ta destrukcja w świecie się szerzy. Zachęcam do sięgnięcia po tę książkę. Także w czasach, kiedy proaborcyjnym demonstracjom przewodzi nienawidząca kościoła lesbijka, która też zresztą, jak sama wyznaje, czuje niechęć do dzieci. Z Panem Bogiem.